strzeżcie swojego dobytku i pilnujcie dzieci. Jesteście plemieniem Benjamina. Eskortować was będzie rzymski wojownik. Dlatego proszę, trzymajcie się swojego plemienia. Nie mamy całej nocy dla was! A przed naszym nie wyszło! Ruszać się, uwaga pod nogi! Przychodzić! Ludzie, ruszać się! Z jakiego jesteście plemienia? Jedna wie, jakie to plemię? Benjamina! Najgorsze, jakie nam się trafiło. I ten rozkaz też wypełnimy! I doprowadzimy was aż do Betlejem, o ile wy dzisiaj! O ile wy dzisiaj będziecie posłuszni nam, czy to jest jasne? Jestem tu! Z tą bandą marzycieli gdzieś na końcu świata! Kto was? Ale zawsze sumiennie wykonuję rozkazy mi dane. Przedstawia on Bożą łaskę, abyście nigdy nie zapomnieli, że Słowo Boże jest jak miód. Skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan. Tak, musimy być ludźmi, którzy znają Pismo na pamięć, którzy rozważają je dnie i nocą, którzy kochają Boga. Tak, zgodził się. Wypiliśmy i zawarliśmy przymierze przed rodzinem. Mam wnieść 200 denarów jako posag i twój ojciec czyni to samo. Oddam cię w małżeństwo już za rok. Jo? Bądź pozdrowiona. Łaską obdarzona Pan z tobą. Już to mnie woła. Łaską obdarzona? Dlaczego witasz mnie w ten sposób? Nie bój się, Mary. Wszystkie gwiazdy poruszają się w stosunku do innych. Potrafię powiedzieć, jaką drogę przebyliśmy, ale nie wiem, ile jeszcze przed nami. Zejdzie gwiazda z Jakuba. Powstanie berło z Izraela. Niebawem ujrzymy króla wszystkich królów. Herod jest królem Judei i Izraela. Jestem przekonany, że będzie pragnął śmierci każdego następcy. Powstanie berło, Kacprze. Królowie przychodzą i odchodzą. Czas Heroda kończy się. Nadchodzi nowy król. Tak, to ta gwiazda, Kacprze. Czy Herod byłby w stanie zawiesić gwiazdę na niebie? Absolutnie nie. Nikt nie może ustanowić króla. Królem się trzeba urodzić. Tak, panie, jednak... Ci mądrzy mężczyźni dobrze zrobili, że przyjechali właśnie tu. Logiczne jest, że gdyby narodził się nowy król, miałoby to miejsce w pałacu. Sam muszę odnaleźć tego rzekomego króla. Ale jak tego dokonasz, panie? Przecież to może być każdy i może być wszędzie. Wymorduję wszystkie żydowskie dzieci! Nie możesz! Sam Cezar by tego nie zrobił! Centurionie, nie interesuje mnie twoja opinia. To ja tu jestem królem! Żaden dzieciak nie pozbawi mnie tronu! Podatek do tej beczki. Wtedy możecie wejść do miasta. I uważajcie na złodziei w tym tłumie knóstwo. Zapraszam, wchodzimy. Przychodzimy wszyscy! Szalom! Dobrze, ludzie, witajcie w Betlejem! Szalom! Ja już raz sprzedaję cebulę, ale to nie
odpoczniecie i dalej pójdziecie szukać noclegu. Chodź, Rafikie! Nakarm naszych gości, głodni są! Chwała na wysokościach Bogu, a na się pokój ludziom, w których ma upodobanie. Dziękuję.